Jesteśmy w Zatoce Sztuki w Sopocie na plaży. Już za chwilę spotkam się z Edytą Górniak. To będzie rozmowa na wyłączność. Pozwolicie się, że założę okularki, bo słońce bardzo świeci. Wspomniała Pani w ostatnim wywiadzie, że nie miałaby Pani nic przeciwko w kontekście drugiego dziecka. Gdybym teraz miała drugie dziecko, to skupiłabym mocną uwagę, przepraszam, tak jak przy Alanku. Ukierunkowałabym całą swoją energię na te pierwsze 2-3 lata życia, a potem nie wiem, czy chciałabym, mając dwoje dzieci, w ogóle już tak intensywnie pracować. Cała Polska kilka tygodni temu żyła wypadkiem Alana. Dowiedziałam się o tym niestety bardzo późno, bo już parę godzin po wypadku, dopiero wtedy, kiedy Alan już był operowany i był pod narkozą, to przekazano mi tę informację niestety. Nie wyobrażam sobie, że nie byłabym przy Alanku, kiedy ma operację lub kiedy się z niej przebudza, więc takie dla mnie to są bardzo proste wybory. Boże, widzę dzieci, jak się bawią z wiaderkami, matko, tęsknię z Alanem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Idziemy na spacer? Idziemy.